Elo, zagramy dzisiaj na serwerach WLOW. Powrót do starego contentu, powrót do WLOW-ów. Skąd Fera dostał perma, pozostaje nam świetna zabawa na OnlyRP. Myślę, że bojówkarski serwer to jest coś, czego potrzebuję. Dosyć mam poziomu roleplay, dosyć mam Five City. Pobawmy się z dziećmi na serwerze OnlyRP. Pognębmy je, nie wiem, czy jest takie słowo. Zdenerwujmy je. I o co tu chodzi? Ej, nie wiedziałem. Ej, czyli już nie mam wyroku. Co to za koleżanka na moich plecach? Dobra, muszę uciec z więzienia. Teraz taka ciekawostka. Od razu mówię, żebyście tego nie robili, bo za to możecie dostać global bana. Ale w tym miejscu, jak tutaj staniecie sobie w rogu, jest taki bóg, który was teleportuje. Patrzcie, robicie coś takiego. I pojawiamy się tutaj. No, jest to niesamowita sztuczka. Nie jestem w stanie wyjaśnić, w jaki sposób to działa. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać z takich ciekawych rzeczy. Jak podejdziecie do białego osobnika leżącego na ziemi, prawdopodobnie zacznie płakać. To jest taki easter egg. Lutujecie do zera. Ty! Akurat się coś zbugowało. Ole auto. Ej ty! Czemu ty tak wyglądasz? No tak wygląda, nic co ci obchodzi. Dobrze, dobrze, brawo. Dziękuję za brawo. Ty, ej, ja. daj głos. It's crazy. No nieźle. I co? Co to miało znaczyć tak właściwie? Łysy. O! Dobra, ej łysy, słyszysz? Tam potrzebny, okej? Okay? Ej, słyszysz? Tylko musisz dać wakum. Boję się, że jak powiem coś, to mnie rozpoznają. Dobra. No to sobie klipuj. Dobra, to czekaj, daj się zakuć, zatrzymaj. Mamy sprawę jedną. Spokojnie, daj się. Daj łapy, ja cię zakuję. Nie zlutuj. No właśnie. No to teraz. Dobry. Nie. No i dobra, bierz jego. Ale nawet łysy nie jestem. Mówię, że nic, debilu. Ale byś nie mógł mi podać, bo przecież nie ma... Podać. Ale bo byś nie mógł zrobić i tak napadu. Ty. Aha. Murzynie. No ej, nie bij mnie, RDM, dobra, RDM. Ja napadaj. RDM. Ale się zna, młodzieniec. Czy jest tu ktoś do zlutowania? Chyba chce się tak kupić. Ała! Czemu ty mnie możesz, ja cię nie mogę? Dominacja genetyczna, bo to jest łysy. Dobrze, odigrałem ból. Ej! Daj mi klamę. Daj się. Jeszcze jeden, aha, jest KBD. Jesteś, ej, poczekaj. Ej! Co? Dlaczego mi to zrobiłeś? Jeszcze jeden, aha, jest KBD. Stary, przepraszam. Ty jesteś człowiekiem? Czy to robisz świadomie, czy to jest jakieś... Dobra, dam ci klamkę. Ale ja mam BW. No bo dobra, daj mi klamkę. Pepe, doki, ja jadę już tam. Ty kłamiesz. Ej ty, siadaj. Dobra, co mam ciebie? Nie, czemu tak dziwnie mówisz? Co? Mam zatkany nos. Czekaj, bo to mój ziomek zaraz będzie. Co? I lutuję ci, ty k***wo, do zera. Aha. Gdzie poddania? Co? A gdzie mnie poddałeś niby? Nie poddałem cię, ty przecież rozjebałem cię od razu, bez słowa. Ej, ale wiesz, że ty nie dałeś ukośnik, mnie przeszukuję albo coś? No przecież widzę, co robię chyba, debilu, nie? Jakbym chciał to zrobić, to bym to zrobił. No, Sara ci flekszy, czy tego jestem pewien. Dobra, a kiedy odcinek? Spalaj z mojego auto. Stara ci w tle krzyczy, to jest najlepsze, co może być, nie? Szkoda, że mi często krzyczy i do mnie tak mówią. Wtedy to muszę wycinać z filmu i mi głupio. Where's enemy? Ale mi z***ali. Ej, ty! Nie rób mi tego, nie rób tego. Masz bana. No dlaczego mi to robisz? Słuchaj, jest jedna bardzo ważna przyczyna. No? Zrobiłem dziecko 12-latce i muszę płacić alimenty. Rozumiem. To jest słuszna decyzja, bracie. Walczę lepsze jutro. Nie ma czego oceniać, tak? Każdy z nas może znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych i... Sytuacja go do tego zmusiła. Dzięki, biorę auto. Nie no, ziomek. No to biorę auto. Trzeba się dowiedzieć, co kieruje tymi wszystkimi bojówkarzami. Dlaczego są jacy są? Trzeba przeprowadzić jakiś wywiad. Zapytać ich. O, policjant na serwerze bojówkarskim. Ej ty, jak to jest tak właściwie być policjantem tutaj? Nakadać się z... bo nie możesz jechać. Kurczę, ja tylko sprawdzam, czy jest jakiś FTO, że egzamin zrobię, i jak nie ma, to walę kujta. Hmm. Bo chyba nie ma FTO, sobie pojadę. On ma w zasady. On nie może jechać, a on jedzie. O, sam sobie ktoś lata. Ej ty, daj mi klamę. Nie. Daj. Nie. Daj mi klamę. Tak, jak chcesz klamkę? Tak. Masz. Dzięki Jerzy, a ile masz lat? Więcej niż ty, gofrezja, jebany. Myślałem, że mniej. Ej, mogę klamę? Chcesz to odebrać? Ukośnik kit. Nie mam czasu. Ukośnik. Jaki ukośnik kit, jak ja mam 20 lat? Ukośnik odbierz. No to żaden ukośnik kit. Nie szczelaj, Johnny, ty k***a.
Trafić nie mogę. Ej, mogę klamę? Czemu to są pecety? Daj klamę. O nie. No dobra, dam ci. Amo. Pana znam tego robisz, czarny. To jest debil zwykły, musiałem to zrobić. To była zemsta, za to, że masz więcej lat ode mnie. A ty co? Mówimy się? Dobra. Sorry, synu, nie miałeś żadnych szans. Prawie dostałeś. Prawie to mam milion subów. Prawie to jestem mega fajnym youtuberem. Ze świetnym contentem. Tylko brakuje contentu i osobowości. O tam, prawie to mam. Rzucił mi rękawicę. A może on nie chce się strzelać? On ma cheaty na pewno, no wiedziałem. Ty debilu, dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Nie wszyscy są tacy sami. Masz prze... Ej ty, no co chcesz? VFC? No dobra, chodź DC na chwilę jeszcze. Jak pewnie wiecie, mam drugi kanał na YouTubie z UFC i tam nagrywam UFC. I dowiedziałem się, że Skaza ogląda ten kanał i że lubi tą grę i postanowił sobie ją kupić, więc teraz wam pokażę, jak graliśmy 1 vs 1. Wiadomo, że on dopiero zaczyna, no to wiele się nie można spodziewać. Wybierz sobie wagę. A jak coś, to ja to nie umiem grać, nie? Ale jak coś, nie gramy na zapasy, bo ja nie umiem nic. Dobra, dobra. Tylko stójka, że musimy się dalać jak chłopy. Jak się przywitać? LT? A czy co to jest LT? Trzymaj, no. O. Aha, to ty k***o je... Pa, ja stoję w miejscu. Ej, dobra, bo ty jesteś mocny w toku. Takie high kicki. Gdzie się tego nauczyłeś? O k***o. Chodź, k***o, nie się... Uj, zróbmy tak, że mam 3 ciosy na rundę może. A co ty? Ty mnie nie znokautujesz, dobrze. Ej, ale tak nie można, bo ja to mówię, nie wchodzimy do posteru. I co się stało? Ty go się potknąłeś. Ej, ale ty jesteś dobry, ale czekaj. Ej, no czekaj, bo mnie nie było! Ty dobre uniki robisz. Jak ja nie unikłem nawet ani razu. A weź może jedni mi chociaż prostego raz. Bo ja mam zawodnik. Ej, ale ty jesteś dobry. To licz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. 20 seconds left to go. Jak kondycji? Musimy nauczyć kondycjować się. Oczywiście nie pokażę wam wszystkiego, bo graliśmy z pół godziny, dlatego wrzucam takie urywki. Pamiętajcie, że jak chcecie więcej tej gry, to macie ją na drugim kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Taki jestem olbrzym. On ma 2 m15 chyba. Ktoś się pozwoli wstać? Ja na cię nie trafię w tym zonie. No chodź! No dawaj! Przecież stoję! No ale wlatuj we mnie jak mo... No dawaj! Chodzę overhandami! No chodź! Aha! Ale se... Ukręk! Co jest? Ej! Jeden cios. I ty popatrz. Ty jesteś lepszy ode mnie, mi się wydaje. Ja jestem dobry akurat. No to cóż, no dzisiaj okazałeś się lepszy. Dzisiaj okazałem się troszkę lepszy, ale myślę, że dam ci rewanż któregoś dnia.